biegłe ćwierćwie. Agresywność. Szanowni towarzysze. Sezon na defilady i pochody zaczynał się 1 maja świętem pracy. Potem 9 maja mieliśmy defiladę zwycięstwa. Potem było święto 22 lipca, a potem święto Wojska Polskiego. Jak organizowano defilady i pochody? Czy ludzie chętnie na nie chodzili? Czy było to święto, czy przymus? A na trasie pierwszomajowego pochodu już mieszkańcy i pracownicy Śródmieścia. Gospodarze dzielnicy, w której każdego roku odbywały się i odbywają się pierwszomajowe manifestacje. Święto 1 maja organizowały dwa wydziały. Wydział organizacyjny i wydział propagandy, prawda? Tak. One były główne. Tak. One się zbierały w KC, prawda? Tam w jakiejś sali, żeby to... To było i w KC, i w województwach, w powiatach. Pan był w tym sztabie? Byłem, tak. Z ramienia wydziału propagandy? Tak. I pan był wiceprzewodniczącym takiego sztabu, rozumiem? Współprzewodniczący. Współprzewodniczący, tak. Bo dwóch współprzewodniczących. Tak, tak, organizacyjny, szef organizacyjny i szef propagandy byli współorganizatorami. Jak pan zachęcał swoich kolegów, czy współpracowników, czy podwładnych, by poszli na pochód? To się przychodziło do nich i mówiło, słuchaj, spotykamy się, czy... Myśmy się spotykali z organizatorami, którzy mieli dotrzeć do załogi. Myśmy zachęcali poprzez, że tak powiem, radiowęzeł zakładowy, poprzez różnego rodzaju plakaty, ale bezpośrednio do ludzi docierali, a to grupowy partyjny, a to sekretarz partii na wydziale, a to szef organizacji młodzieżowej, szef organizacji związkowej, a to kierownik wydziału. Wynajmowaliście w Wiktorii pokoje, prawda? Bo tak, mieliśmy łączność i polegało to na tym, że zdarzały się przejść zasłabnięcia też, także trzeba było uważać. Tam z dokładnością do kilku minut sprawdzaliśmy, czy założenie, że konkretne dzielnice przejdą w określonym czasie, się sprawdza, czy nie. Jeżeli się nie sprawdza, zdarzało się, to było bardzo nieprzyjemne, gdzie trzeba było lekko przyspieszyć. Co jakiś tam odcinek był człowiek, który miał krótkofalówkę i informował, że właśnie dochodzi dzielnica taka i taka. Pan to nadzorował? Tak, tak. To w Wiktorii, w tym w pokoju? Tak, tak, tak. To widać było, tak. Ale miał pan jakieś telewizory, kamerki, czy... Nie. Łączność radiowa, okno. Lubił pan chodzić na pochody pierwszomajowe? Znaczy, mówimy w czasie przeszłym. Oczywiście, proszę pana, początkowo, kiedy byłem studentem, to było to absolutnie obowiązkowe. Potem sekretarze organizacji partyjnych byli coraz bardziej tolerancyjni. Dyrektorzy obowiązkowo zawsze byli. Partyjni, bezpartyjni zawsze przychodzili na pochody pierwszomajowe. I była atmosfera bardzo luźna, taka wiosenna. Przejść, pomachać naszym przywódcom, którzy tam zasiadali czy stali pod Pałacem Kultury. Jak się razem w szkole filmowej, wszyscyśmy byli w ZMP, no to musieliśmy wszyscy urzędowo iść na tego 1 maja. Szło się ulicą Piotrkowską, wszyscyśmy dostawali, że tak powiem, koszulki i krawaty. Przeważnie było już ciepło i ta taka szkoła filmowa, która była najbardziej, jakby powiedzieć dzisiaj, frywolna, niekonwencjonalna, no to myśmy szli oczywiście starając się nie narażać władzy, dlatego że to mogły być złe konsekwencje dla tych, którzy byli z innymi gęsi i się wygłupiają. Więc mieliśmy takie postanowienie, żeśmy się przez ten 500 metrów trzymali, żeby przejść przez trybunę, wie pan, tam fru, ale jakieś 300 metrów za trybuną jeden z naszych kolegów, nie wiem czy nie Sobociński, na pierwszym piętrze przy Piotrkowskiej mieszkał i tam był przygotowany bankiet odreagowawczy taki i tam żeśmy się jakby upijali. Manifestacja trwała i my już od razu po uderzeniu na balkonie my stali i żeśmy przyjmowali tą defiladę. Można było nie iść na 1 maja? Proszę pana, podejrzewam, że trzeba było mieć jakieś usprawiedliwienie. Na przykład jak było parę dni wolnych,
wtedy zbiegało się tam z sobotą czy z niedzielą, to przychodził, prawda, do organizatora petent i mówił: pan, właśnie chciałem pojechać do rodziny czy coś takiego, ja tam wezmę udział w tamtym pochodzie. A to tak, to sobie coraz bardziej to było takie niekontrolowane. Dostaliśmy takie, te na kiju, takie, nie wiem jak to napisać, transparenty, ale to właśnie może nie transparent, bo to był napis taki, no, taka szturmówka, że teatr dramatyczny idzie. No i poproszono nas, żebyśmy się pojawili jako teatr, no bo będzie dla nas lepiej, że jak pójdziemy, to będzie lepiej i wtedy ta władza będzie na nas przychylniej patrzyła. No to pomyśleliśmy sobie, że jak ma być lepiej, no to po co ma być gorzej, no to pójdziemy. No i była grupa kolegów takich tak zwanych jajcarzy, do których ja też się zaliczałem, ale to był taki, taki zestaw fajnych chłopaków, wtedy chłopaków, teraz już panów, takich jak Piotr Franceski, Marek Konrad, Marek Bargiełowski. My byliśmy tam, taką grupą tych młodych. W związku z tym, że robiliśmy cały czas jakieś tak zwane jaja i żarty, no więc potraktowaliśmy to jako taką żartobliwą imprezę. Każdy mówi: idziesz? No wiesz, no proszę, żeby pójść, no to chodźmy, no to zrobimy jakieś jaja, tam coś pokrzyczymy, może coś. No, no i tak poszliśmy. Na Śląsku wtedy za grudnia to były potężne manifestacje. Więc ja chciałem mu jakby pokazać, żeby on się zetknął z jakby tłumem i zobaczył właśnie taką manifestację niesłychanie zorganizowaną. Wszyscy mieli swoją scenografię, wie pan, to kopalnie, huty, stany, pióry, pusze, przelanie. Doszło i było tam przez rynek od Warszawskiej na 3 maja, gdzie była vis-a-vis dworca trybuna, gdzie oni wszyscy tam stali według klucza urzędowego. Ja się przyciskałem przez tłumcem moim małem do rynku, żeby widzieć, jak to się schodzi i jak to potem już idzie, a tam okrzyki, bo byli tacy zawodowi, co podawali te okrzyki. Niech żyje tam Bóg, niech żyje tam przyjaciół, i ten tłum musiał jakby to powtarzać. I w pewnej chwili właśnie widzę, że wychodzi z ulicy Warszawskiej kopalnia Wieczorek chyba, bo tam mnie jakby znali. I oni mnie zobaczyli i zaczęli wnosić okrzyki: niech żyje Kazimierz Kuc, niech żyje Kazimierz Kuc. Też sobie jaja zrobili. No ale przeszli potem te 200 metrów i krzyczeli to, co im kazano. To nie było tylko takie sztuczne naciąganie, żeby ludzie chcieli uczestniczyć w pochodzie. Ludzie przychodzili też spontanicznie. Oczywiście było szereg zachęt, prawda, takich jak różnego rodzaju festyny, ale także i stoiska z trudniej dostępnymi towarami na rynku. Ludzie brali rodzinkę, po pochodzie szli na piwko, kiełbaskę, prawda, uczestniczyli w różnego rodzaju potańcówkach, w imprezach kulturalnych, festynach, zespoły. Jakieś zakupy jeszcze robili. I przy okazji robili jeszcze jakieś zakupy. 1 maja, jeżeli chodzi o zaopatrzenie, miał dwa oblicza. Bo z jednej strony oczywiście był zakaz sprzedaży alkoholu do momentu zakończenia pochodu. To właśnie zawsze budziło moją ciekawość, ponieważ na przykład jak król, prawda, chciał ugościć swoich poddanych, no to wytaczał beczkę wina, żeby pili i się radowali, prawda? A tutaj właśnie było odwrotnie, żeby i ci ludzie szli, biedni mężczyźni, którzy często nie stroili od kieliszka, strasznie wkurzeni chodzili w tych pochodach, no bo to jeszcze tylko spoglądali na zegarki, no jeszcze godzina, jeszcze dwie, będzie można to piwo wreszcie wypić, czy setę. A tutaj po prostu biedacy musieli na trzeźwo konsumować ten pochód i przez to może byli bardziej zdenerwowani w tym pochodzie, ale potem im to wynagradzano w ten sposób, że były ciężarówki, gdzie można było kupić na przykład parówki, konserwy, szproty w pomidorach, czy nawet nieraz zdarzały się owoce cytrusowe. Nie było takiej presji, że miałem poczucie, że jak nie pójdę, to mnie z teatru ktoś wyrzuci na przykład, albo nie będę grał gdzieś w telewizji czy w filmie. Nie czułem takiej zależności w ogóle.
i w związku z tym nie miałem takiego przymusu. Myślę, że większe takie instytucje, bardziej zorganizowane, no one miały taką siłę, że tam były te listy, jakiś kierownik działu czy oddziału, czy nie wiem kogo tam chodził i sprawdzał, kto był, odliczał, jak nie był, to nie dostał premii, albo go wyrzucali, nie dostał tego czy tamtego. Natomiast u nas nie było, bo wszyscy byli tacy trochę jednomyślni, nie byliśmy ideologicznie jakoś tak wszyscy związani z tą myślą przewodnią partii. No takie były czasy i tyle, no. Gdy już rozpocząłem pracę w Polskim Radiu Wrocław, czyli wówczas w Radiokomitecie, czyli w Komitecie do Spraw Radia i Telewizji, tak to się nazywało, bo te instytucje były połączone, wówczas oczywiście był obowiązek chodzenia na pochody pierwszomajowe, ale to zależało tak samo od atmosfery w redakcji. No naszym szefem redakcji był Andrzej Waligórski, to sobie trudno wyobrazić, żeby Andrzej od nas egzekwował takie głupoty jak chodzenie na pochody pierwszomajowe. Niemniej jednak Andrzej zawsze prosił, żebyśmy tak, jak to mówił, zaznaczyli swoją obecność. Czyli zjawialiśmy się na zbiórce, tam się poświeciło, głównie się biegało przed naczelnym, żeby mu się pokazać, jestem. I potem szybko, gdzieś tam, prawda, chyłkiem dawało się dyla. Ale na przykład koledzy z radia też relacjonowali to i to było bardzo poważne polityczne zajęcie. Oprócz tego, że pokut był komentowany, była tak zwana trybuna entuzjastów i tam siedział speaker, to było wszystko nagłaśniane i przed trybuną, o tu dochodzi do nas załoga Pafawagu, niech żyje. I tam ci wznosili okrzyki, niech żyje, czyli to był taki jakby po prostu zapładniali do tych właśnie okrzyków właśnie takich na cześć do wznoszenia. Jeżeli chodzi o pochody oficjalne, to było przedstawienie, za pomocą którego władza PZPR-u usiłowała pokazać, że nie tylko rządzi czołgami, ale że rządzi duszami. I o ile jeszcze w 70-tych latach, kiedy nie było Solidarności, kiedy była tylko powiedzmy jakaś tam opozycja typu KOR, można się było z tego śmiać, o tyle rzeczywiście w 80-tych latach władza traktowała to dosyć prestiżowo i w sposób zasadniczy. Ale też dochodziło do różnych lapsusów. Ja pamiętam, jak były to był podział na tam różne tam gminy, gromady i była gromada Byków, która tak się nazywa, miejscowość Byków, prawda, pod Wrocławiem, która też kroczyła w pochodzie pierwszomajowym i pamiętam, jak ryknął przez megafon ten właśnie speaker, a przed trybuną maszynuje gromada Byków. I to pamiętam, że biedni ludzie szli tak, nie wiedzieli, dlaczego tych Byków wyzywają, a to często ludzie z medalami. Bardzo liczna jest grupa pracowników warszawskich teatrów, która uczestniczy w tegorocznym pochodzie. To cieszy, a szczególnie cieszą się ci młodsi, którzy mogą swoich idoli, ulubieńców spotkać dzisiaj na warszawskich ulicach. Czuliście, idąc w pochodzie, że byliście jedną z głównych atrakcji? Wy, aktorzy, no, ludzie kultury, sztuki? Tam naprawdę nazwisk nie będę wymieniał, wystarczy puścić parę odcinków z tych pochodów pierwszomajowych. No to czołówka aktorów tam szła, prawda, i entuzjastycznie pozdrawiała, nabyła i pozdrawiała tych, którzy ten pochód przyjmowali. Także to nie da się ukryć, to jest zarejestrowane. Jak pan szedł, to też pan wołał naród z partią, partia z Gierkiem? Nie, ja nie przypominam sobie, abym jakieś takie hasła wołał, ale było to powszechnie stosowane. Dzisiaj, jak pan popatrzy na różnego rodzaju manifestacje partii politycznych i chociażby te sprzed ostatnich kilku dni, to też pan zauważy, że padają tam zawołania po imieniu. Jak popatrzyłem na to, co było 10 kwietnia w sali kongresowej, to żywcem wypisz wymaluj z jazdy partii z lat 70. czy 80. Problem był taki, żeby ludzie zbytnio nie zbliżyli się do trybuny, bo mogli ją przewrócić. Bo wszyscy chcieli podejść bliżej, zobaczyć Gierka, zobaczyć nowych ludzi, którzy się pojawili wtedy w polityce. Mnóstwo kwiatów, gdzie przyjdzie z kwiatami, rzucali te kwiaty na trybunę. W środowisku, które mi było bliskie, bo z nim pracowałem w tym środowisku, no były nawet utarczki i spory, kto pójdzie i wręczy bukiet kwiatów przedstawicielom władz. A w jakim środowisku pan pracował? No ja wtedy pracowałem w Teatrze Narodowym. Byli koledzy, którzy opowiadali potem, byłem na pochodzie, było fajnie. A nie było. Podali kwiaty pierwszemu sekretarzowi. Nie było. To takich nie znałem kolegów. Pewnie byli tacy, ale mówię, to nie byli moi koledzy.
Ci moi koledzy generalnie właśnie albo na nartach, albo raz dla jaj poszliśmy, a tak raczej no, nie byliśmy tak specjalnie, bo nie widziałem powodu, dlaczego mamy tak chodzić i tak machać. No, to takie było trochę dziwne. Wypadało tam być. W związku z tym to był pewien przymus taki psychiczny dla dobra sprawy. Pan wie, że jak Grodowski dostał w Opolu tą pierwszą scenę, gdzie zaczął Teatr 13 Urzędów, wiem dokładnie, bo on mi to zaproponował reżyserię, co się dla mnie źle skończyło, to on na pierwszym zebraniu, jak się ukonstytuował ten teatr i zespół się zebrał, bo to nieduży zespół, to on na pierwszym takim spotkaniu powiedział rzecz, mówi, słuchajcie, rzecz jest najważniejsza, jutro się wszyscy wpisujemy do partii. Mówi, dlatego, że to nam pomoże. I tak było. Wszyscy wpisali, w związku z tym oni mieli poparcie, miejscowe władze i tak dalej, bo chodziło o deklarację, bo wtedy, co by nie było, mówi, tak, ale nasi aktorzy są, rozumiecie, partii. To są nasi ludzie i tak dalej. I Grotowski jakby świadomie i cynicznie grał tą kartą i słusznie, bo oni przecież nigdy się nie nadawali do partii, ani nic dla partii nie byli w stanie zrobić. Oni się gimnastykowali, drzewa obejmowali i rozpatrywali metafizykę. Tym się zajmowali się do nocy, dlatego doszli do tak wspaniałych wyników. Andrzej Waligórski jeszcze wspominał taki moment, jak trybuna honorowa została przepełniona ludźmi. Po prostu było za dużo tych towarzyszy wszystkich zasłużonych, kombatantów i tak dalej się napchało. I zrobił się wielki tłok, także z tyłu ta barierka, o którą się opierał ostatni rząd, wyłamała się i oni polecieli na plecy, ale jednocześnie łapiąc się oczywiście za marynarki tych z przodu. I w tym momencie cała trybuna po prostu po kolei rząd porządku wywaliła się na plecy. Oczywiście dopatrywano się w tym jakiegoś sabotażu. Tam potem Służba Bezpieczeństwa sprawdzała, czy tam nie była podpiłowana ta barierka, no bo wiadomo, sprawa polityczna, ale chyba niż wyroków jakichś specjalnych za to nie było. Jak wyglądało wymyślanie haseł pierwszomajowych? Wiele rocznic wskazywało, że warto do tych rocznic nawiązać, w szczególności, jeżeli to były rocznice, które miały w sobie element no, związany z lewicą. To był motyw przewodni takiego... I potem ktoś zatwierdzał te hasła, prawda? Tak. A potem była decyzja, jakie transparenty malujemy, zamawiano te transparenty. No, ale często się trzeba było zostawić wolną rękę, bo ludzie chcieli w zakładzie pokazać, na przykład duży Luksemburg, dziewczyny chciały pokazać, że no, się pokazać, czyli co tam ciekawego w tym zakładzie się dzieje. Co ciekawego dzieje się w FSO. Jak ruszała produkcja tam kolejnego modelu poloneza, no to musieli przecież pokazać, że ten jest polonez. No. Jeszcze chciałem zapytać o te kapelusze, które nosi cała załoga Pruchnika dzisiaj na pierwszomajowej manifestacji. Jest to jeden z naszych elementów i chciałam powiedzieć, że to są kapelusze uszyte z wypadków, z reszty odpadków. Z odpadków, tak. Uszyte są przez naszych pracowników. No, zupełnie nie widać, bardzo piękne kapelusze. Tak, bardzo ładne. Ja pozwolę tutaj redaktorowi włożyć na głowę jeden z kapeluszy. O, dziękuję ślicznie. W czasie występów pierwszomajowych staraliśmy się no, w miarę jakoś tak po prostu lawirować, żeby przemyśleć to, o co nam chodzi, jednocześnie nie narazić się cenzurze, no bo jednak był to nasz zawód, no i nie było co się tutaj wygłupiać. Ale pamiętam, jak kiedyś Leszek Niedzielski powiedział, że w pochodzie widział słynnych braci Marx, komików filmowych. Był to Marx, Engels, Lenin i Stalin. Słynni bracia Marx. Dowcip przeszedł do historii, ale nie było specjalnych konsekwencji. Były różne i żywe kwiaty, i sztandary, i szturmówki. Oczywiście szturmówki to nosili zasłużeni, prawda? No potem się to gdzieś tam składało, rozchodziło się, szło się na jakieś piwo czy na jakiś spacer. I taki, powiedzmy, coś w rodzaju pikniku, co niektórzy nie mogą sobie tego uświadomić, bo raczej sobie wyobrażają, że to pod jakimś przymusem, że to tam tego pójdziecie i tak dalej. No, szliśmy, chcieliśmy pójść i poszliśmy na ten pochód. Poza tym proszę odwołać się do filmów, do piosenek, Przygoda na Mariensztacie, na prawo most, na lewo most. No, był ten autentyczny entuzjazm zarówno u twórców, jak i tych, którzy wykonywali te utwory, jak i ludzie chętnie słuchali. Sam pamiętam zabawa na Placu Konstytucji, ależ no to radość wielka. Chodźcie z nami!
nami! Chodźcie z nami! W latach 80. było już nieco trudniej z organizacją. Już było nieco trudniej z takimi zaciągami, z rozmowami z ludźmi, przyjdźcie na pochód. A nawet jak przychodzili, to już mało chcieli czynnie uczestniczyć, w tym sensie, że już nie chciał, na przykład przyjeżdżały samochody ze szturmówkami, ale ludzi było dużo, ale nie chcieli nieść tych szturmówek, szczególnie czerwonych. Biało-czerwone, proszę bardzo, jeszcze można było nieść, ale już czerwonych nie za bardzo chcieli nosić. Było trudno, już pojawiały się pod koniec lat 80. kontrmanifestacje, prawda, stał ktoś na poboczu, gwizdał, ktoś czymś rzucił jakąś świecę dymną, więc wówczas już było nieco trudniej, bo już na pochód nie przychodziły całe rodziny, a przychodzili mężczyźni przeważnie i było już trudniej o taką spontaniczność. To już nie był taki piknik jak w latach 70. W pierwszej połowie lat 80. no tak jak za wszystko, za udział w takiej kontrmanifestacji, czy manifestacji pierwszomajowej, po pierwsze, można było wylecieć z pracy, po drugie, można było pójść do więzienia, po trzecie, można było przejść przez ścieżkę zdrowia, ergo można było stracić życie. Kiedy pojawiły się w drugiej połowie lat 80. kontrpochody, jak na to reagowaliście? To już była sprawa służb państwowych. Wyłącznie służb państwowych. Znaczy, czyli policji. Obowiązkiem państwa było zapewnić bezpieczeństwo tej manifestacji, która była zgłoszona. Czyli była zgłoszona manifestacja 1 maja. I to było wyłącznie zadanie służb, żeby nie doszło do konfliktu, do nieszczęścia. Czy pan się nie zajmował tym kontrpochodem? Nie. Tym zajmował się MSW? Tak. Ja byłem działaczem ruchu Wolność i Pokój, który akurat tych manifestacji nie organizował. Organizowała je Solidarność i częściowo PPS. No i to wyglądało jak wszystko w tamtych czasach. To znaczy, w ulotkach i czasopismach Solidarności, które miały no, nawet na dzisiejsze czasy bardzo duże nakłady, choć ukazywały się nielegalne, mówiono, gdzie i kiedy się spotykamy. Następnie Radio Solidarność, które istniało. Radio Solidarność to było coś takiego, że umieszczało się głośnik na... umieszczało się nadajnik na wysokim budynku, który obejmował część miasta. I tamtędy, dopóki tam ktoś nie przerżnął kłódki i nie dostał się na dach, one też wzywały do tego, żeby się zebrać. Natomiast przywódcy, na przykład tacy jak Władysław Frasyniuk czy Józef Pinior, byli tam doprowadzani, krótko mówiąc, dołowano ich kilka dni wcześniej, żeby oni nie zostali zatrzymani i następnie doprowadzono ich na to, aby mogli stanąć na czele. Jak byliście rozliczani później jako organizator? Najczęściej serdecznie nam dziękowano. Jak ktoś szedł na pochód, to popierał partię, czy też miał jakiś inny powód? Proszę pana, co najmniej 1/3 to byli ludzie bezpartyjni. Oczywiście partia organizowała te pochody. Partia zwracała się do swoich pracowników. Każda placówka miała ośrodek partyjny. I mówię, słuchajcie, idźcie, prawda, ale ja tego mam, dzieci, idźcie tego. I w końcu tam namówili. Z roku na rok te pochody były coraz mniej, coraz mniej ludzi przychodziło na te pochody. To już zostawało praktycznie członkowie partii i niewiele więcej. Ja miałem takie wrażenie właśnie szczególnie w 87 i 88 roku, że ten 1 maja został komunistom odebrany. On został odebrany, a po 89 roku porzucony. Zresztą miałem przyjemność być zaproszony do organizacji pomocy w wizycie Jana Pawła II ostatniej. Technologia jest taka sama. Państwo zapewniało trasy przejazdu, bezpieczeństwo, ochronę, służbę zdrowia. A Kościół? Frekwencje. Frekwencje. Technika jest taka sama, tylko wartości. Czy to wszystko było dokładnie wyreżyserowane? Zorganizowane.